I tak jak mówiliśmy wczoraj, dzisiaj jest słonecznie. Jest niedziela, jest słonecznie i na pewno bardzo przyjemnie. W końcu wczoraj było zimno. Najzwyczajniej w świecie wczoraj było zimno. To prawda. Było bardzo nieprzyjemnie, było szaro, buro, ponuro. Wiatr był taki mocny. Tak. A dzisiaj jest tak typowo niedzielnie, więc wybieramy się na niedzielny spacer. Może coś zjemy? Ciasteczko? Nie, coś normalnego. A, małego. Pizzę? O! Nie no, ale jak? Trzeba było go posadzić tutaj i niech sobie sam się buja. On zaraz tam pójdzie na swoją pustkę. Tam, no, zaraz tam pójdziemy, bo ostatnio każdy spacerek Bimbuś, jeżeli jest możliwość taka oczywiście, ląduje na huśtaweczce takiej, wiecie, bimboszkowej i sobie się buja i zawsze jest afera, jak go trzeba stamtąd zabrać. Zawsze. Ale teraz Oksia korzysta z tego, że ona też się chciała po prostu pobujać. To jest jej plac zabaw z dzieciństwa tutaj. Znaczy niekoniecznie ten, no ale w tym miejscu był taki, w którym Oksia spędzała całe dzieciństwo. Teraz troszkę się zmieniło. To już jest trzeci plac zabaw, który widzę na moje oczy. Tutaj? A myślałem, że dwa. Nie kojarzę jednego. No bo to było dawno. A bo ja tak daleko nie mogłem wychodzić. Granica mojego rewiru była znacznie bardziej zacieśniona niż te szeregi. Była duża zjeżdżalnia czerwona kiedyś. Może i była, może i masz rację. No, nie pamiętam. Nie mogłam się powstrzymać. I jesteśmy na naszej ulubionej, nie? Gozdek. Fajnie. Dawaj tego smoka. No dawaj tego smoka, oddawaj go. Ty mu z zębami wyciągniesz. Gostek. Liamson. Nie, tak nie może być. No dobrze, to już tak niech zostanie, okej. Okay. Jak tak uważasz, to tak zostanie. Fajnie się bujasz? Fajnie. Gli. Nie, teraz jakieś dziecko go rozbudziło, ale chciałem wam pokazać, że on już jest na tyle zmęczony, że zasnąłby przy takim bujaniu na tej huśtawerce, więc go zabieramy już stąd. Idziemy do auta, po drodze pewnie zaśnie, więc jak zaśnie po drodze, to będziemy musieli troszkę dłużej pochodzić. No i tyle, no bo teraz już jest jego pora przecież. Jego pora! Wróciliśmy właśnie ze spacerku i czas się trochę rozgrzać, dlatego zaraz zrobię... Deszcz pada? Ale fart! Zrobię nam oczywiście herbatki w jesiennych kubkach, ale najpierw zrobię nam ciasto. Kapi zamarzył sobie dzisiaj apple pie. Mam nadzieję, że będzie dobry, ma dobre oceny, ale no jestem ciekawa. A do tego kupiliśmy taką piankę deserową. Chodziło oczywiście o bitą śmietanę. No niestety nie mogą nazwać tego bitą śmietaną, bo w składzie tutaj nie ma czegoś takiego jak śmietana. Ale jesteśmy ciekawi, czy w ogóle będzie dobry, bo jeszcze z tej firmy nie jedliśmy. Gostek, masz może ochotę na coś takiego? Masz, tak? To weź sobie jednego. Biorę wszystkie. Liamek je placuszki, mama. O Jezus. Nie mogę dwóch rzeczy naraz robić. Mama aktualnie robi ciasto, a mnie się przypomniało, że miałem taką myśl, że zanim mieliśmy dziecko, to miałem takie dziwne podejście, takie wypaczone przez, wiadomo, przez jakieś programy, czy przez filmy, czy przez seriale, podejście do tego, jak dziecko zaczyna mówić. To znaczy nie to, że nasz tam cokolwiek zaczął mówić, tylko właśnie chodzi mi o to, że byłem przekonany, że cały czas do pewnego momentu guga, aż przychodzi pewna cudowna chwila, cała rodzina zbiera się dookoła tego dziecka i to dziecko, i czekałem aż powie, bo on właśnie teraz wydusza swoje pierwsze słowo z siebie i akurat wychodzi tam cokolwiek, no nie? I miałem takie spaczone spojrzenie. Tymczasem właśnie nasz i nie tylko nasz, zanim jeszcze przejrzał na oczy, to po niemiecku krzyczał nein. Później jak się rozryczał, krzyczał nie, nie, nie. Teraz na przykład jak jest jakiś niezadowolony i chodzi i kręci się, to słyszę od niego mama, mama, mama. A jak jest zadowolony, to chodzi i mówi tata, akurat tak się składa. Więc oczywiście to prawdopodobnie na 99% nie ma wpływu, nie jest to związane z tym, że właśnie szuka mamy czy szuka mnie. Ale te wyrazy ja już słyszę, więc te
ten pierwszy niby, pierwszy wyraz, który powie jako mama czy tata, wydaje mi się, że to nie będzie takie magiczne, jak to w telewizorze zawsze mówili, tylko to będzie takie, o, powiedział w końcu, faktycznie wie, co powiedział. Ale wcześniej już mówił to, więc to takie, A ty co myślisz na ten temat? Myślę, że masz rację, że nie będzie to takie, znaczy na pewno będzie wyjątkowo, jak ty kiedyś spojrzeć się w oczy i powie, ojciec. No. Ale tak, to prawda. Yeah! No właśnie, my te słowa już słyszymy. Mama, czasami tata... nawołuje jakąś Ale albo Adę, więc nie wiem, czy Kamil przyprowadza to jakieś ciocie. Kiedy? To prędzej nie. Na odwrót, do tych wujków. Może Adrian, Adam, tylko za długie. No, za długie po prostu to jest. Your eyes, your scent, your touch, it's all I dream. Ciacho gotowe, poczekamy trochę, aż ostygnie i będziemy próbować. Kapi oczywiście już by chciał. Oczywiście, ciepłe, takie ciepłe. To będzie ciepłe, ale to jest gorące ciasto, nawet byś, uważaj, nawet byś nie poczuł jego smaku. Poczułbym. Nie. Poczułbym. Nie. Zakład. A ja przed wyjściem na spacer nagrałam jeszcze outfit Liamka, więc na spokojnie wszystkie rzeczy znowu wam podam na tacy, więc proszę bardzo. Dzisiejszy outfit Liamka, czapka z Newbie, kamizelka z H&M-u, bluza z Pepco, dżinsiki z H&M-u i wełniane, a raczej skarpety z domieszką wełny też z H&M-u. Co tu się dzieje? Bawimy się aktualnie. Śmiechom nie ma końca. Zaraz przed spaniem. Ciężki. Dawaj, tak, matka. Nie ma nagrywania. O, jaka szybka zmiana humoru. Wiecie, leżymy sobie teraz tutaj tak i tak się kotłujemy, żeby, no, wyczerpać już całkowicie energię Liamka. I właśnie Liamek zaczynał się przytulać do mamy i mówił wtedy mama. I oczywiście tak, to a propos naszej rozmowy właśnie wcześniejszej, i Jokcia jak to usłyszała, tak ohooo. Następnie powiedziała, powiedz mama, właśnie to mama powiedziała, nie? Powiedz mama, na co ty co powiedziałeś? Nie! I sobie poszedł, tak jak właśnie teraz. No. Śmieszny jesteś. Powiedz, tata. Tata. Dobra, to wiecie co? To tak. Tu wam wysłał buziaczka, bo on się z wami żegna. I widzimy się później, jak już on będzie w innym kraju. Pa, pa! Ja tu wchodzę, a Kapi już siedział przy stole i czekał. No ile, a ile można czekać? Czekałem. No ale nawet nie powiedziałeś, dobra, czy ładnie wygląda. Dobre czy niedobre? Możesz mi powiedzieć, że niedobre, bo to Thermomix robił. Nie wiem. Po pierwsze, bardzo ładnie wygląda. Po drugie, przepyszne. Tak? Dobre jest? Więcej cynamonu bym dał. Do środka? No, mogliśmy dać więcej. Ja jeszcze nie próbowałam, ale tak kojarzę po przepisie, że tam było raptem pół łyżeczki. Ja i tak dałam więcej, więc no. Kurwa. Ale my jesteśmy trochę cynamonowi, jeżeli o takie rzeczy chodzi. Słuchajcie, udało się, właśnie zamówiliśmy spacerówkę. No, jeszcze się nie do końca udało, bo jeszcze może nie przyjść. Jest napisane, że będzie we wtorek, a my w czwartek wyjeżdżamy. Więc jest zapas, wiecie, środa, czwartek rano jakby przyszła, ale do nas kurierzy zwykle przychodzą po 16, a my w czwartek po południu musimy już wyjechać, lot mamy w piątek, ale już w czwartek musimy się stąd ulotnić, bo kawał trasy przed nami, więc mamy nadzieję, że przyjdzie. Przyjdzie, przyjdzie, czuję to. W kościach? Tak, czuję to. Też mi się wydaje, bo ostatnio zamawialiśmy coś z tej strony i szybko przyszło. Tak? No, tylko nie pamiętam co. Ja też nie.
Aha, krzesełko. Aha, ale to stąd? Tak, no. To jest, to my jesteśmy stali klienci już tam. Powinni nam rabacik jakiś naliczyć, a drugie rzeczy zamawiamy. Prosto. W każdym razie będziemy już kończyć tego vloga, bo mnie boli głowa. Wiem, że był troszeczkę krótszy niż zwykle, ale no niestety, tym bardziej, że to codzienne vlogi, to jakoś tak wiecie, ciężej stworzyć coś takiego długiego. Dziękujemy Wam za oglądanie, mam nadzieję, że vlog Wam się podobał, jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę i widzimy się jutro, bye! Well, you better come.